No, ja przede wszystkim chcę pogratulować i podziękować drużynie, że dzisiaj potrafiła w trudnym dla siebie momencie się podnieść i wygrać to spotkanie. Cieszę się też dlatego, bo to jest nasze pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie, więc dziwne by to było, bym się nie cieszył. Natomiast jeżeli chodzi o sam przebieg spotkania, to na pewno myśmy mieli 15-20 minut pierwszej połowy przespane, bojaźliwe, niedokładne i na pewno złe w naszym wykonaniu. Nie chciałbym już tak więcej oglądać grającej Krakowi, bo mnożyły się błędy, mnożyły się straty, mnożyły się niedokładne podania. Nie wiem na gorąco, z czego to wynikało. Natomiast no, potem ta gra jak gdyby wróciła na właściwe tory, ale też niewiele z niej wynikało, bo nie stwarzaliśmy sobie w tej pierwszej połowie poza tymi starymi fragmentami gry w końcówce żadnych takich klarownych sytuacji, które mogłyby doprowadzić do remisu. Natomiast druga połowa, myślę, że zawodnicy tutaj pokazali charakter, pokazali klasę, że naprawdę rozegraliśmy tą drugą połowę bardzo dobrze, szczególnie taktycznie, konsekwentnie, bez nerwów, bez chaosu, bez jakichś długich piłek na aferę, tylko ta gra była naprawdę do samego końca konsekwentna. To mogło denerwować wszystkich tych, którzy oczekiwali, że my będziemy kopać w kierunku bramki ruchu Chorzów i grać na przypadek, na aferę. My mamy grę poukładaną i konsekwentnie staramy się ją realizować do samego końca i dzisiaj to nie po raz pierwszy drużyna pokazała, że konsekwentną grą można również osiągnąć dobry wynik. No i cieszę się, bo Dawid Nowak rozpoczął strzelanie bramek po to, żeśmy go tutaj ściągali, żeby właśnie te gole strzelał. Zachował się tak, jak przypadło na napastnika, był tam, gdzie być powinien. I generalnie ta druga połowa w naszym wykonaniu była dobra, grana w dobrym, szybkim tempie. W ogóle wydaje mi się, że mecz był takim spotkaniem żywym. To nie było spotkanie nudne. Tym bardziej cieszę się z tego, że zdobywamy pierwsze 3 punkty i zapisujemy na swoim koncie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Dziękuję. Dziękuję również. Proszę o pytania. Przedstawię się, podać nazwę redakcji, które Państwo reprezentują. Andrzej Stanowski, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Miałem się Pana zapytać o te pierwsze minuty, no ale Pan powiedział, że nie wie, dlaczego Krakowia tak źle grała, no bo ja tu do Staszka powiedziałem po paru minutach, za chwilę dostaliśmy Krakowia bramkę, no i niestety tak się skończono, ale Pan powiedział, że nie wie na gorąco. Natomiast mam drugie pytanie, czy nie uważa Pan, że po tym meczu Nowak i Saidi wywalczyli sobie miejsce w podstawowej 11, a nie powinni z ławki rezerwowej wchodzić? Mecz piłkarski to jest też pewnego rodzaju strategia i jeżeli się ma w kadrze różnych zawodników, to trener najlepiej wie, czy są to piłkarze, którzy mogą grać od początku, czy powinni w meczu wejść. Poza tym trudno jest przed meczem przewidzieć, jak zespół w danym dniu zareaguje na wydarzenia boiskowe. Dzisiaj było widać, że te 15-20 minut w naszym wykonaniu było bardzo nerwowe i całe szczęście, że się takich zawodników ma na ławce, bo trener ma pewne pole manewru, może dokonać pewnych ruchów. Natomiast przy Saidi i Nowak wywalczyli sobie miejsce w składzie. Trudno mi dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie z tego względu, że przed nami jeszcze jest sporo czasu do meczu z Lechiem Gdańsk. Jest cały tydzień, gdyby to tak miało wyglądać, że po meczu wygranym ktoś sobie zdobywa przepustkę do pierwszego składu i potem przez cały tydzień nie musi nic robić, to byłoby to troszkę nienormalne. Jeżeli potwierdzą w tygodniu tym poprzedzającym mecz z Lechiem Gdańsk zwyżkę formy, jeżeli te zaległości generalnie w przygotowaniu motorycznym, które ma zarówno Saidi, jak i Nowak, będą dalej tak konsekwentnie przez trenera Jankowicza eliminowane, no to na pewno po to jest rywalizacja w zespole, żeby takimi meczami właśnie zapewniać sobie możliwość wyjścia w podstawowej 11 w następnym spotkaniu. I tu jeszcze mam pytanie, co się stało dzisiaj z Szeligą? Po bardzo dobrym występie w Poznaniu, no nie poznawałem tego zawodnika. No nieraz tak jest, że po dobrym meczu przychodzi słabsze spotkanie. Sławek na pewno jest zawodnikiem bardzo ambitnym, to jest piłkarz, który jak gdyby ciągnie naszą drużynę, jest naszym kapitanem. No ale to nie oznacza, że jest maszyną i że jak się go nakręci raz, to on cały czas funkcjonuje idealnie i bezbłędnie. Jest po prostu człowiekiem, miał ewidentnie dzisiaj troszkę słabszy dzień. Ale i tak to, że był na boisku przez te 45 minut na pewno drużynie pomagało, a nie przeszkadzało. Bo myśmy generalnie jako cały zespół pierwsze 15-20 minut grali niedokładnie, słabo. To nie tylko Sławek
przeliga. Natomiast no, ja musiałem, jak żeśmy przegrywali mecz, coś zrobić w przerwie i tą grę naszą bardziej pchnąć jeszcze do przodu. Stąd zmiana Sławka Szeliga i tak Sławka Szeliga i tak naprawdę na pozycji defensywnego pomocnika grał ofensywny pomocnik, no bo Krzysiu Danielewicz jest ofensywnym, nie defensywnym pomocnikiem. Leszek Kabor, TVN24, panie trenerze, Krakowa dziś zakontraktowała Marka Wasiluka. Czy jest pan zadowolony z tego ruchu transferowego dyrektora Bulikowskiego? To jest dobry stopę na pan, dla tej Krakowie? No jest to środkowy obrońca i na pewno środkowy obrońca jest nam bardzo potrzebny. Natomiast czy jest to dobry ruch, czy to jest dobry transfer? Na dziś mogę powiedzieć, że to jest dobry ruch. Natomiast oczywiście jest kwestia wkomponowania się Marka w zespół, zgrania z nami i wtedy będę mógł powiedzieć. Tak mógłbym ocenić przyjście każdego zawodnika do Krakowi. Marek to jest porządny chłopak. To jest chłopak, który w Krakowi grał, występował. Myślę, że też jego ambicja jest na tyle duża, że będzie się chciał tutaj, wracając do Krakowi, pokazać z jak najlepszej strony, czego ja mu z całego serca życzę i myślę, że tutaj to będzie na pewno wzmocnienie naszego bloku obronnego. Tych meczów jest naprawdę bardzo dużo do rozegrania. Ja mam dwóch środkowych obrońców, takich można powiedzieć do gry, bardzo młodego Tomka Wełnę, który też dopiero jak gdyby wchodzi do naszego zespołu. Także Marek na pewno bardzo, na pewno nam się przyda. Czy panie trenerze, to już jest ostatni ruch transferowy w bloku defensywnym, czy kogoś jeszcze pan potrzebuje, szczególnie na skrzydło w razie ewentualnego dojścia na strony, czy tak, w bloku obrony? Nie, to nie jest ostatni ruch transferowy, mam taką nadzieję. Tutaj jak gdyby ten sztab ludzi, który odpowiada za transfery, cały czas mocno pracuje, no bo my w tym bloku obronnym potrzebujemy jeszcze wzmocnienia, na pewno też z boku w tej formacji, czy po lewej, czy po prawej stronie, żeby można było spokojnie grać i spokojnie patrzeć na te różne wydarzenia, które będą miały miejsce. Przecież nie wolno zapomnieć o tym, że piłka jest grą kontaktową, mogą się zdarzyć kontuzje, urazy, kartki wymuszone, niewymuszone, także no tutaj w tej formacji powinniśmy być jeszcze mocniejsi niż jesteśmy. Ale ja nie wykluczam, że być może jeszcze w innej zrobimy jakiś ruch przed zamknięciem okienka transferowego, ale nie będziemy robili w tych innych formacjach nic na siłę, z tego względu, że tutaj mamy to wszystko dobrze poukładane. Ten blok obronny potrzebuje uzupełnienia i już Marek jest, a myślę, że jeszcze przed zamknięciem tego okienka transferowego ktoś nas trafi. Michał Białoński, Interia. Panie trenerze, ja szanuję to, że pan hołduje tej zasadzie rozgrywania tej czołowitego piłki krótkimi podaniami po ziemi, ale czy pan nie obawia się, że cała liga powoli się o tym dowie, albo już wie i wszyscy przeciwnicy będą rozgryzać was taktycznie i tak się nastawiać jak ruch pierwszej połowy, tworząc taki blok, który jest bardzo ciężko, przez który jest bardzo ciężko się przebić. Ale ja nie lubię, wie pan, łatwych zadań. Ja lubię właśnie, jak jest trudno, jak jest ciężko. A obawiać to się, wie pan, obawiam tego, że się z każdym dniem starzeję i kiedyś będę starym dziadusiem. Jak oczywiście dożyję, do tego się obawiam. Natomiast absolutnie nie będę zmieniał sposobu grania, stylu grania. My taki mamy sposób grania. Chcemy się jak najdłużej przy piłce utrzymywać, chcemy kreować grę, chcemy tym utrzymywaniem przy piłce starać się zdominować przeciwnika. To jest nasz styl, my nad tym pracowaliśmy, nie po to, żeby to teraz zmieniać. Styl ofensywny, kreatywny, pod to dobrani są też piłkarze, pod tą filozofię grania. Kto do tej filozofii nie pasował, to w Krakowie go nie ma. A to wie pan, że ktoś będzie wiedział, jak to gra, to wcale nie oznacza, że musi z nami wygrywać mecze, bo mecz składa się właśnie z tego, że albo się gra atakiem pozycyjnym, albo się gra kontratakiem. My umiemy się zabezpieczać przed kontratakami, natomiast na tyle jesteśmy zespołem kreatywnym, że chcemy tak grać, cieszy nas to i na pewno będziemy to kontynuować bez żadnej obawy. I nie mówię tego buńczucznie dlatego, bo wygraliśmy mecz z Ruchem Chorzów. Często jestem o to pytany, tylko mówię dlatego, bo tak uważam, że ta gra jest grą dobrą, to jest gra nowoczesna, to jest nowoczesny futbol. Futbol na świecie w tym kierunku zmierza. Takie wykopywanie piłki od swojej bramki w kierunku bramki przeciwnika, to ja nazywam grą w beki, i ja w beki po prostu grać nie chcę. Chcę grać piłkę. Ja myślę, że kolejne tutaj chodzi o to, że w tej grze Krakowi, takiej przy utrzymywaniu się przy piłce, chodzi o to, że w pewnym momencie jest za mało prostopadłych podań, za mało jest zmiany kierunku, zaskoczenia rywala, że to jest po prostu tak jednostajne tempo, że
Widział pan, co było w pierwszej połowie. No, ani razuście nie mogli zaskoczyć obrony ruchu. A widział pan, co było w drugiej połowie? Żeśmy zaskoczyli ją kilka razy. Indywidualnymi zagraniami. Utrzymywanie to też jest strategia ataku pozycyjnego, indywidualne zagranie. Natomiast wie pan, strategia utrzymywania się przy piłce, jeżeli byśmy się chcieli w nią zagłębić, polega na tym, że właśnie im dłużej się pan przy piłce utrzymuje, tym bardziej pan sobie stwarza sytuacje takie, które potem mogą się zamieniać na bramki. Tylko że to się nie dzieje po 5, 10, 15, 20 minutach. Trzeba być w tym elemencie konsekwentnym. To ma na celu zmęczenie przeciwnika, zniechęcenie przeciwnika do gry. No taka jest po prostu moja filozofia gry i naprawdę ja jej nie zmienię. Ona się zmieni, jak trenera stałowego nie będzie w Krakowi. Natomiast dopóki ja będę w Krakowi, my będziemy grali w piłkę, będziemy się przy niej utrzymywać do bólu, choćby na nas gwizdano, choćby nas wyzywano, to po prostu będziemy się utrzymywali przy tej piłce, będziemy ją rozgrywać, będziemy kreować grę bez względu na to, czy będziemy grali na Krakowi, czy będziemy grali na wyjeździe, bo po prostu to jest nasz styl, ja jestem do niego przekonany w 100% i nie zmienię się. No to tak samo jak ja miał teraz powiedzieć, że ogolę się na łyso, bo będę lepiej wyglądał. No nie mam szans wyglądać lepiej. No dobrze, tyle, że do czego brakowało w pierwszej połowie, żeby to utrzymywanie przy piłce brakowało, przełożyć na sytuację, na czego brakowało? Brakowało dokładności. Ja o tym powiedziałem, przez pierwsze 15-20 minut graliśmy bardzo niedokładnie. Niedokładność wynika czasami z nerwów, czasami z tego, że się ma słabszy dzień, czasami z tego, że się słabiej wejdzie w mecz. Natomiast nie wynika to z braku umiejętności, bo jeżeli zespół potrafi to robić, pan wielokrotnie widział mecze Krakowi, gdzie Krakowia to robiła, czasami nawet powiedziałbym perfekcyjnie, no to nie jest powód, jeżeli po 15 minutach coś się nie układa, że ja w przerwie kazał drużynie grać z kontry, kazał grać długimi piłkami i tutaj jak gdyby szukał sposobu na zdobywanie bramek. Każda akcja musi być przygotowana, musi być wypracowana, to nie może być dziełem przypadku, tylko to musi być wypracowane. My po to przychodzimy do pracy, żeby w niej pracować i coś wypracowywać. I skoro żeśmy wypracowali taki sposób grania, to będziemy się tego konsekwentnie trzymać. Bardzo proszę. Krzysztof Maśniak, na to słowo. Panie trenerze, bardzo szanuję, że pan ma takie podejście i jest pan konsekwentny w tym, co pan robi, ale po pierwsze zgadzam się, że brakowało arytmii w grze. To wszystko było w jednostajnym tempie robione i ruch, gdyby wytrzymał do końca w taki sposób grając jak w pierwszej połowie, to pewnie byście tego meczu nie wygrali. Ale ja o czymś innym, bo zauważyłem taką rzecz. Rozgrywający, kiedy rozgrywacie piłkę, Szeliga w pierwszej połowie, a w drugiej Danielewicz, wchodzą na pozycję stopera. Stoperzy są szeroko, a boczni obrońcy na pozycji skrzydłowej. Tak to wygląda. W tym momencie, kiedy Strauss notuje dzisiaj tyle strat, ile zanotował, kiedy jest ta niedokładność, o której pan mówi, czy to Szeligi, czy innych Danielewicza też w pierwszej części spotkania, lepszy zespół niż Ruch gwarantuje panu, że wykorzystałby tę sytuację i byście przegrywali do przerwy 0-3. I to jest rzecz, o którą myślę też kolegom dziennikarzom chodzi tutaj w Krakowie, że jak pan na to zareaguje, bo te straty się będą zdarzały. Nie, Krakowia nie jest zespołem idealnym. Krakowia nie jest zespołem idealnym, ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. Straty w meczu będą miały miejsce. To jest wszystko kwestia asekuracji, to jest wszystko kwestia wykonywania w 100% założeń taktycznych. Błędy się zdarzają. Dzisiaj akurat mieliśmy taki dzień, w szczególności w tej pierwszej połowie, że było dużo strat, było dużo niedokładności. I zgadzam się, my o tym doskonale wiemy, że przy naszym rozmieszczeniu na boisku właśnie taka niedokładna gra, niedokładne podanie przy lepszym przeciwniku, który po prostu jest zespołem potrafiącym tego typu sytuacje wykorzystywać, mogłoby się to dla nas zakończyć źle, ale nie wynikałoby to z tego, że ta nasza strategia i sposób gry jest zły, że my powinniśmy go zmieniać, tylko wynikałoby z tego, że należy bardziej być skoncentrowanym, należy lepiej realizować założenia taktyczne, należy lepiej wejść w mecz, bo dzisiaj tak mówię, no myśmy te pierwsze 15-20 minut zdecydowanie przespali i gdyby nie to, że właśnie żeśmy te 20 minut przespali tego meczu, tylko gdybyśmy ten mecz grali od początku, tak jak chociażby drugą połowę, czy tak jak graliśmy w Poznaniu z Lechem, to myślę, że nie byłoby takich sytuacji, bo na każdy błąd jest recepta, która się nazywa asekuracja. Natomiast dzisiaj tego po prostu w pierwszych 20 minutach nie było. Bardzo proszę. Rafał Dziuk, Ekstraklasa.net. Panie trenerze, czy potrafi pan już po tych pierwszych kolejkach Ekstraklasy ocenić, na co stać Krakowie w tym sezonie? Na jakie miejsce, z jakiego miejsca pan byłby zadowolony? Jaki jest cel Krakowi na ten sezon?
My chcemy się spokojnie utrzymać w Ekstraklasie. Jesteśmy Beniaminkiem, twardo chodzimy po ziemi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w Ekstraklasie w żadnym meczu nie jesteśmy faworytem. Żeby tym faworytem być, musimy na to ciężko pracować i na pewno będziemy chcieli to osiągnąć, będziemy chcieli to zrobić. Natomiast na chwilę obecną czeka nas ciężka walka o to, żeby w Ekstraklasie pozostać i byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby udało nam się przed podziałem na te dwie grupy zdobyć na tyle dużą ilość punktów, żeby zmieścić się w tej pierwszej grupie, w tej pierwszej ósemce. I myślę, że jest to cel taki, który sobie stawiają praktycznie wszystkie zespoły, no bo każdy chce w Ekstraklasie pozostać, a takie najbezpieczniejsze miejsce, no to jest miejsce w tej pierwszej ósemce, bo potem wiadomo, o co gra ta grupa spadkowa, utrzymanie. To jest też nerwówka, zostaje wtedy 7 kolejek, dzielone są punkty na pół. No chcielibyśmy tego uniknąć, ale czy to będzie nam dane, no to zależy tylko od nas, od naszej postawy, od naszej gry, o to, żeby naprawdę w każdym meczu dawać siebie wszystko i to, co ja zawsze powtarzam, realizować w całości i w 100% założenia taktyczne, bo to jest bardzo ważne na poziomie seniorskim, na poziomie ekstraklasy. Taktyka, strategia i realizowanie tego to jest bardzo istotna rzecz.